dobry, mili Państwo. Lecę z lotniska. Wcześniej nie dało rady włączyć. Z lotniska lecę w kierunku Piaseczna. Tą Puławską Bis chyba to się tak jakoś mówi, tak? Espo. Mam jakąś awarię, nie wiem, zapaliła mi się poduszka, że tak powiem, z przodu, airbag. Szybkościomierz stoi, nie wiem, coś, elektryka, elektronika, nie wiem, co się wydarzyło. Do domku muszę dojechać. Czy tu nie ma gdzie stanąć, bo jak już wyjadę poza Eskę, zatrzymam się i zrobię reset akumulatorem, prawdopodobnie może się ruszy. Ja już miałem parę razy coś się takiego dziwnego działo, ale przejechałem jakieś około, tam powiedzmy do kilometra, włączał się i nie było problemu. A teraz nie wiem, co się dzieje. Kiedyś na forum czytałem, że to jest ten mikro silnik, czy jak ktoś inaczej tam nazywa. Drogi jak Wieron, to jest nowy szybkościomierz, też lepiej nie mówmy, chyba pieniędzy. Trzeba będzie nawigację, że tak powiem, jakoś pakować i będzie podawało, z jaką prędkością się jedzie i tyle. To jest stuwa, można jechać, ale ja tak już orientacyjnie jadę 80-90 Piaseczno prosto, czekamy tu na lewy. Elektryka jest. Ale powinno być na Sandomierz tak samo tędy na Piaseczno, bo przecież 79 też idzie na Sandomierz. Drogowcy nie myślą. Nie wiem, jakoś mnie tak zabolało w klatce piersiowej, ale pogoda i wyglądność powietrza jest nie za ciekawa dla mnie. Jeszcze zanim trzeba będzie ciarnąć. Tak, chyba. Narównujemy sobie pod język.
raz tędy jechałem w stronę Piaseczna, a dzisiaj drugi raz. Bagażnik się też zjebutał. Ty nie. Bo się nie chciał otworzyć. Coś. Dzisiaj trzeba będzie popatrzeć, co to się wydarzyło. Nie wiem, za światłami. Kolejny kolak skończy gdzieś przy świetle się zatrzymam na chwilę, zobaczę. Albo wracałem w nocy, tu wiadomo, nawet jeżeli roboty, objazdy w Kozienicach czy gdziekolwiek, to inaczej, a tak to jest, no nie jest za ciekawie. Mamy tutaj wysepkę, na wysepce na chwileczkę staniemy, wrócimy do awaryjki i
się wyda, że go tutaj wyłączę. Wyłączę tutaj, tu jest klucz na, mam no, na poduszki na wyłączenie, że tak powiem. Jak to tam było? Dobra, jest tak. Patrzymy, palimy. Pali się. A, pas jest, ale co jest? Lewko. Dobra. Zgasło. Tu, ale czy zgasło gdzie indziej? No, proszę bardzo. Jest wszystko, mili Państwo. Ja mówiłem do córki, że reset trzeba zrobić, tak zwany wyłączyć i gdzieś tam silnik krokowy, bo to się jakoś tak nazywa. Z tyłu za szybkościobieżem jest takie malutkie ustrojstwo, drogie jak pierun. I tego tak naprawdę chyba nie ma sprzedaży, trzeba z żabojadów ściągać. Tak, nie pamiętam, musiałbym znów odczytać to, ale wiemy o co chodzi, także... zaczepiło. Jest jakiś mobil może, sprawdzam radio, no akurat wyjeżdżam w drogę osobówką. Przyjechać w razie czego, która jest godzina czwarta. Jeżeli coś będzie, to tam już niektórzy z daleka, która to piąta jest, to nie, jeszcze nie będę. O szóstej bywają. Nie, zobaczę. Także wszystko jest, kochani Państwo, ale do córki myślę. Rzuciła mi tutaj na paliwo, na fatygę. Nie będę teraz tankował, jeszcze mam tutaj w drodze. Później zatankuję. Muszę to do radio CB gdzie indziej wziąć. Zobaczymy. Tylko, że trzeba by było dziurki robić. No, tam nie chciałbym, bo jest.